Hejka, próbuję się już nagrać któryś raz i wcale mi to łatwo nie wychodzi, ponieważ robię to po raz pierwszy. Na blogu jest nowy artykuł dotyczący grania i mojego grania w gry tym razem. W gry na PlayStation, na komputerze, na telefonie. Jak zdążyliście już przeczytać, nie jest to jakiś... moje zamiłowanie, ale co jakiś czas lubię spędzać przy tym chociaż troszeczkę czasu, taki zabijacz czasu mój, jak wam to napisałam. Chciałam wam pokazać, na którym levelu jestem w Pokemonach. Wiem, że to jest teraz gra, która po prostu dominuje na świecie. Wszyscy w nią grają. Więc słuchajcie, oto ja. Tak. Trochę ściszę, bo ta muzyczka jest dobijająca. Nie wiem, może ją lubicie, ale ja jej nie cierpię. Jak wam już pisałam wcześniej, nie miałam tego w planach. Mój synek mi założył Pokemony. I co jeszcze jest najlepsze, ponieważ miałam je zaraz za 5 minut skasować. Wpisaliśmy imię, jakie popadnie, więc nazywam się Itrihithed. No, na załączonym obrazku, zobaczcie sobie. Mi się ręce trzęsą, sorry. No. I... Pokemony, które zdobyłam, pewnie teraz większość z was mnie wyśmieje, ale mój najsilniejszy Pokemon ma 194 CP, cokolwiek to znaczy. I to jest Jinx. Nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym ewoluowaniem tych Pokemonów, z tymi bitwami. Nawet nie wiem, w jakiej grupie jestem, czerwona, żółta chyba i niebieska. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem w ogóle, o co chodzi. Po prostu chodzę i łapię. Tylko tyle. Ale słuchajcie, mam Pokemona, o którym mówiłam w artykule. Jest to słynny Pikachu. Słuchajcie, tak go długo szukaliśmy, aż któregoś dnia, jak wracaliśmy z miasta, mój Filip już był załamany, bo raz nam uciekł. Drugi raz gdzieś tam był w pobliżu, ale nie mogliśmy go znaleźć. Już taki załamany, że tego Pikachu nigdy nie znajdzie. Wracając, okazało się, że jest tutaj w okolicy naszego osiedla. No więc mieliśmy w planach zaparkować auto. I pójść go poszukać, no bo Jezu, jeżeli jest tutaj blisko, no to jak może być inaczej, no musimy go mieć. No więc okazało się, że jak przejechaliśmy bramę osiedla, to Pikachu sobie siedział centralnie, można powiedzieć, na dyżurce. I jak żeśmy to zobaczyli, tak normalnie w sekundę, mój mąż, który jechał za kierownicą, przyhamował. Ja mówię, co ty robisz? On mówi, że on musi też mieć Pikachu, bo przecież jak on może nie mieć Pikachu, jak my złapiemy. Także słuchajcie, zanim dojechaliśmy do domu, to jeszcze siedzieliśmy kilka minut w aucie i łapaliśmy Pikachu, bo wcale nie jest go tak łatwo złapać. Także jak widzicie, udzieliła nam się ta pokemonowa mania. Ale mam nadzieję, że wyjdzie nam to tylko na dobre. Spotkałam na Jasnych Błoniach pana, który był no, wydawało mi się, że takim naprawdę maniakiem Pokemonów, bo podszedł do nas, jak zbieraliśmy, jeszcze tam byliśmy z kuzynostwem, podszedł do nas, jak zbieraliśmy i zaczął nam tłumaczyć o jakichś Pokemonach ognistych, o jakieś tam w ogóle tych CP, nie wiem ile. A my i tak nie bardzo rozumieliśmy, bo to były nasze początki, nie bardzo rozumieliśmy, o co mu chodzi, ale rozwalił nam na końcu zdaniem, które brzmiało, że powiedział, że do nas tak, jak ja szłem wczoraj z psem, to złapałem przy koszu na śmieci Pokemona. I po prostu tak nas to rozwaliło, bo sobie pomyślałam, że naprawdę niektórzy to już aż przesadzają, żeby iść, czy nie iść, szłiść, nie wiem jak mam to odmienić, bo on wiedział co robi, on szedł pod ten kosz. No więc nie wiem, nie zastanawiałam się, ale po prostu tak mnie rozwalił, bo to młody chłopak na łopatki tym zdaniem i stwierdziłam, że naprawdę niektórzy to chyba mają takie dosyć mocne uzależnienie, więc my na tym etapie nie jesteśmy, daleko nam jeszcze do tego etapu. Poza tym no, na tą chwilę idąc do kosza na śmieci raczej nie włączamy telefonu, żeby Pokemony po drodze zbierać, więc wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy zdrowi. Słuchajcie, nie wiem w ogóle, czy umieszczę ten filmik, bo to jest takie moje pierwsze koty za płoty, że tak powiem, mój pierwszy raz. Nagrywam tutaj dla was taki króciutki filmik. Przyznam się, że stresuję się bardzo.
język mi się plącze. Może to nie jest jakieś tam, wiecie, nie, lekkie, łatwe, przyjemne. Na pewno zdania są pomieszane i odwrotnie powiedziane, bo naprawdę nie sądziłam, że się będę tak denerwować, ale takie dziwne dla mnie jest siedzenie przed kamerą i mówienie. No co zrobić, no. Nie wiem, zobaczymy, czy będzie tego więcej. Dziękuję za pomysł, który dostałam, bo ten pomysł dostałam. Zobaczę, czy mi się to uda. Zobaczę, czy będę to wdrażać na mojego bloga. Ale zapraszam Was bardzo serdecznie. Dajcie swoje opinie pod artykułem. Zobaczę, co będzie się działo, jakie będą opinie i jakie będzie miało to odzew. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, narka!